Gdzieś w tej połowie XIV wieku, kiedy cały Górny Śląsk był podzielony na różne księstwa, mniej lub bardziej zależne od Królestwa Czeskiego, to księstwo, na którego terenie my się teraz znajdujemy, czyli księstwo bytomskie, po śmierci ostatniego swojego władcy, było podzielone między spadkobierców ostatniego księcia bytomskiego. W 1360 roku, pierwszy moment w historii, po raz pierwszy na papierze, czy raczej wtedy na pergaminie, pojawiła się nazwa Kochlowice, tak? Kochlowa Lanka. I ta nazwa konsekwentnie we wszystkich dokumentach będzie się pojawiała. 9 lat później mamy dokument, w którym już jest forma Kochlewic, czy Kochlewicz. Potem, w zasadzie w każdym dokumencie, który jest o Kochłowicach, czy jest wydany w Kochłowicach, ta nazwa funkcjonuje. I ten 1360 rok to był wtedy, kiedy było to moment, w którym powstała nazwa tego miejsca, a więc najprawdopodobniej było toż tutaj już jakaś osada, byli tu jacyś ludzie, którzy mieszkali i tak mówili o tym miejscu, w którym mieszkano, tak? Dlatego ten skryba z kancelarii księcia Opawskiego tak właśnie zapisał. Była to klasyczna wieś rolnicza, w której tych kilkunastu, około 20 kmieci, siedloków, tych głównych gospodarzy stanowiło tą elitę miejscowości. To w zasadzie jest taka oś, która wyznacza nam dzieje tej miejscowości, aż do momentu, kiedy pojawia się tu przemysł. Czyli do początku XIX wieku, do końca wieku XVIII. Natomiast wcześniej możemy powiedzieć, że mamy takie, trochę tak jak na takim wykresie, kiedy ta linia się lekko wznosi, coraz następuje gwałtowne załamanie lub taki gwałtowny skok. Takich skoków było parę. Jednym z nich na pewno były wojny husyckie w pierwszej połowie XV wieku, czyli moment, kiedy tu na terenie Górnego Śląska, Moraw, Czech i Dolnego Śląska następuje starcie żywiołu husyckiego z tym żywiołem katolickim. Tutaj wiemy, że na pewno przez Kochowice przetaczały się oddziały husyckie, książęta, tutejsi władcy byli bliżsi raczej stronie husyckiej, choć to się również zmieniało, więc mamy tutaj bardzo ciekawy moment, kiedy to na pewno jakiś, myślę, że wiele wtedy Kochowice mogły wycierpieć. Potem następuje okres reformacji, kiedy w XVI wieku, kiedy Kochowiczanie stają się luteranami. Tak? Kiedy powoli ten proces zmiany wyznania, zmiany religii następuje. To jest też moment, kiedy powstaje pierwsza kaplica, pierwsza świątynia w Kochowicach. Nam się wydaje, że pod koniec XVI wieku tu na rynku w Kochłowicach istnieje już drewniany kościół. Najpierw kaplica, potem kościół. Ten kościół po wojnie 30-letniej, czyli po kolejnym takim załamaniu na tej osi życia Kochłowic, które wiemy, że przetoczyły się tutaj wojska szwedzkie, wojska duńskie. Stąd mamy Mansfeld na część tego duńskiego generała na terenie dzisiejszej kopalni Śląsk. Tak, po tym okresie te Kochłowice takie bardzo pokiereszowane stają się na powrót Kochowicami katolickimi z parafią. Już teraz tak, i to jest ten moment, kiedy w połowie XVII wieku istnieje ten ośrodek, który skupia nie tylko Kochłowice, ale też te wszystkie wsie wokół, które z Kochłowic wyrosły. Tak? To życie trwa do momentu, kiedy w Kochłowicach pojawia się przemysł, kiedy tutejsi magnaci zaczynają wydobywać węgiel, potem rudy cynku, rudy żelaza. Wiemy, że robiono to i wcześniej, być może robiono to i we wczesnym średniowieczu, ale to jest ten moment, kiedy pojawia się ten przemysł na masową skalę, kiedy powstaje kopalnia Hugo Cwang, kiedy powstają inne szyby, których tutaj pełno było rozsianych wokół terenu Kochłowic. Tak, to jest wtedy to życie w tej miejscowości zmienia się w taki sposób bardzo rewolucyjny. Znaczy, w ciągu 100 lat zwielokrotnia się liczba mieszkańców, tak? Pojawiają się rzeczy, których tu nigdy nie było, tak? Pojawia się kolej, ale pojawia się drugi nowy kościół, pojawiają się robotnicy. To oni stanowią już nie rolnicy, nie gospodarze, ale to właśnie rolnicy, pracownicy przemysłu stanowią największą część mieszkańców tej miejscowości, tak? Wraz z nimi pojawiają się majstrowie, tak? Pojawia się cała zupełnie nowa warstwa ludzi, których tu nigdy nie było. I to jest takie coś, co przynosi wiek XIX i początek wieku XX. Taka wielka przemiana Kochłowic od wsi do osady przemysłowej, czy tak jak chciał to widzieć pewnie Tunkel i naczelnicy gminy z początku XX wieku, to takiego miasteczka przemysłowego. Z własnym parkiem, z własnym urzędem gminy, z siecią szkół, wodociągiem, elektryfikacją, z prądem, z siecią elektryczną. XX wiek przyniósł w zasadzie
zmiany bardzo drastyczne. O ile te przemiany w XIX wieku były pewną kumulacją, czy takim zmianem oblicza, to XX wiek przyniósł takie kolejne silne wahania na osi. Okres pierwszej wojny i potem okres powstań, kiedy tutaj najpierw wielu kochłowiczan ginie na frontach pierwszej wojny, a potem wiele rodzin jest podzielonych między opcją polską i niemiecką w czasie powstań i plebiscytu. I następuje ten dramatyczny moment wyboru, w którym Kochowice dostają się na polską stronę Śląska ostatecznie. I wreszcie okres II wojny światowej, ten okres, który jest nam najbliższy, bo jeszcze go wielu z nas, wielu starszych ludzi pamięta, na okres kolejnego załamania, kiedy znów kolejne rzesze kochłowiczan giną na frontach w Europie i na paru innych kontynentach. I znów przechodzi do pewnego dramatycznego momentu rozerwania pewnych decyzji życiowych, okresu, którym jakby nie sprzyja, tak najdelikatniej rzecz mówiąc, rozwoju miejscowości. To jest też takie bardzo, bardzo silne wahanie. No i wreszcie okres powojenny, kiedy tak naprawdę Kochowice stają się częścią Rudy Śląskiej, czyli zupełnie zmienia się ich status administracyjny, już to jest coś innego. Już nie jest to samodzielna gmina, samodzielna miejscowość z ambicjami miejskimi, ale jest to dzielnica jednego dużego miasta. I wreszcie następuje ta, można by ją nazwać, modernizacja socjalistyczna. Powstają blokowiska, powstaje kopalnia Śląsk, tak, zmieniają się, dochodzą szkody górnicze, które praktycznie przez cały XX wiek trapią mieszkańców Kochłowic. Myślę, że patrząc na te ostatnie 60 lat, mamy trochę ambiwalentne, jest to taki trochę ambiwalentny okres. Nie możemy powiedzieć, że jest to załamanie dla Kochłowic, ale nie jest to też okres takiego rozwoju, jakim był wiek XIX, czy początek wieku XX.